alkohol w prezencie. Czy wino jest dobrym prezentem? Bo skupmy się na winie. Ja Państwu powiem tak. Ja jestem, uwielbiam wino. Ewidentnie dla mnie prezent związany z winem, tak pro futuro, kapitalna rzecz. Ale nie wszyscy lubią wino. I powiem Państwu tak, pomimo mojej całej wielkiej miłości do branży winnej w Polsce, do przyjaciół sommelierów, to mówię, że prezent w postaci wina nie zawsze jest dobrym prezentem. To jest niebezpieczny prezent, bo proszę Państwa, nie każdy lubi. Ruletka. Nie wiemy, co kto lubi. Też ruletka. Może jest problem z alkoholem. To jest prawdziwa, proszę Państwa, prawdziwa ruletka. To jest prawdziwe wyzwanie. Także zdecydowanie, proszę Państwa, jeżeli wiemy, że ten w muszce lubi appassimento i takie wino gdzieś tam w sklepie widzimy, kupmy mu. Też niezłe. Sauvignon Blanc. Jeszcze lepiej. Ale jeżeli nie wiemy, to jest, proszę Państwa, ruletka. Przyjęło się. A, flaszkę trzeba zabrać. Nie trzeba, proszę Państwa, flaszki zabierać. Kosze spożywcze. W PRL-u to było coś wyjątkowego. Naprawdę. Dzisiaj to też odgrywa pewną rolę. Ja nie mówię, proszę Państwa, tak jak przy okazji alkoholu, ja nie mówię, że to jest B. Tylko znowu, pytanie jest pierwsze. Jaki my mamy cel z tym naszym prezentem? Jaki on ma wywołać skojarzenia? Jak długo ma o sobie mówić? Bo to jest prezent nietrwały. Kosz spożywczy. On jest smaczny, bo może być smaczny, ale jest ulotny. Teraz pytanie, jaki my mamy cel? Poza tym, proszę Państwa, dzisiaj mamy trend na pompuj, 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 pompuj. Tu jest wielkie poczucie winy. Wielkie poczucie winy. Ja wiem, jak tu byłby Jarmusz, jakby tu był Burgul, jakby tu był Pęczak. No to byłoby, proszę Państwa, super, bo tego by nikt nie jadł i to by stało i ludzie by patrzyli. I cel został osiągnięty. Zdecydowanie. Ale teraz już tak bardziej trochę poważnie. Ja nie mówię, czy ten kosz jest gluten free, czy nie jest gluten free, ale my coraz bardziej zwracamy uwagę na nasze zwyczaje żywieniowe. Jeżeli zwracamy uwagę na nasze zwyczaje żywieniowe, to też jesteśmy zawsze, coraz częściej tym prosumenckim klientem, który patrzy, czy wszystko tam jest zgodnie z tym, co może zjeść. I teraz znowu, ja zrobiłem miły, przyjemny prezent i okazuje się, że ja nic nie mogę z tego zjeść. Co więcej, wręczyłem go przy wszystkich. Czyli trzeba się podzielić jeszcze tym prezentem, proszę Państwa.